6 sierpnia wspominamy błogosławionego Karola López Vidal, męczennika. Karol urodził się 15 listopada 1894 roku w Gandii, Walencji w środkowo-wschodniej Hiszpanii. Pochodził z katolickiej wielodzietnej rodziny. Od dziecka był pobożny, a szczególnie czcił Matkę Bożą. Ukończył szkołę prowadzoną przez księży Pijarów. Już jako młody chłopak Karol podjął pracę zakrystianina i wykonywał ją z wielkim oddaniem i poświęceniem. Był też aktywnym członkiem akcji katolickiej. Ożenił się w wieku 29 lat. Z żoną byli bezdzietnym małżeństwem. Karol znany był z dobroczynności, pomagał w miarę swoich możliwości. Siostry zakonne, zmuszone do opuszczenia klasztoru, przejął do swego domu. Gdy nasilała się antyreligijna polityka Hiszpanii, na zakończenie rekolekcji, które odprawiał, ofiarował się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Wkrótce, z powodu nasilających się prześladowań, zamknięto miejscowy kościół. Karol wiedział, że jego życie jest zagrożone. Schronił się w domu swojej matki. Tam wiele czasu poświęcał na modlitwę. Milicjanci 3 razy przeprowadzali tam rewizję, ale nie znaleźli go, aż w końcu on sam ujawnił się w czasie 4. rewizji. Został aresztowany, maltretowany i zabity. Umierał z okrzykiem „Niech żyje Chrystus Król”. Miał 42 lata. Karol López Vidal został beatyfikowany 11 marca 2001 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Karol aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.